Życie dzieci Bożych według pierwszego listu Jana. Dzisiaj wiele osób ma takie mgliste pojęcie o tym, kto jest dzieckiem Bożym. Pamiętam, że jak zmarł Jan Paweł II, wtedy w telewizji był taki program i w tym programie powiedziano, że Jan Paweł II głosił, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Stworzeniami Bożymi zgoda, ale dziećmi Bożymi nie są. List do Efezjan 2 rozdział mówi, że z natury wszyscy jesteśmy dziećmi gniewu. W myśli semickiej oznacza to, że zasługujemy na gniew Boży jako grzesznicy rodzący się na ten świat po prostu ze skłonnością do złego, oddaleni od Boga. Więc nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Tak samo w chrześcijaństwie wiele osób twierdzi, że są dziećmi Bożymi. Ale samo twierdzenie to jeszcze nie wszystko. Musimy wiedzieć, jakiego ducha przejawiają dzieci Boże, co czynią, czego unikają, jakie są dowody ich duchowego odrodzenia. I o tym wszystkim mówi pierwszy list świętego Jana. Wielki dar dla Kościoła, wielki dar dla wszystkich też szukających prawdy. Chcąc się stać dzieckiem Bożym, tak krótko mówiąc, to muszą się wydarzyć w życiu człowieka ważne wydarzenia. Musi przede wszystkim uświadomić sobie, że ma pewien problem. Problemem tym jest grzech. Największym problemem każdego człowieka jest grzech. Więc na miejscu jest pokuta, inaczej nawrócenie, skrucha, żal z powodu stanu swojego i położenie wiary w Jezusie Chrystusie jako jedynym ratunku dla nas od tego stanu. Pojednanie z Bogiem z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Później potwierdza się taką wiarę chrztem i człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Tak mówiąc najkrócej, człowiek staje się dzieckiem Bożym. Krótko powiedzmy o liście Jana. Kto go napisał? Styl, dobór słów i treść tego listu jest bardzo zbliżona do Ewangelii Jana, a zatem list ten napisał apostoł Jan. Data powstania tego listu. Więc list ten nawiązuje krótko do zagadnień szerzej omówionych w czwartej Ewangelii. Na przykład o słowie życia apostoł Jan w pierwszym liście pisze tylko w dwóch wersetach, pierwszym rozdziale, pierwszym i drugim wersecie. Natomiast w Ewangelii Jana pisze szerzej, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana od 1 do 18. Dlatego bibliści wnioskują, że Ewangelia Jana była pierwsza i w liście apostoł Jan tylko krótko nawiązał do pewnych wątków, które tam były oraz rozwinął inne. Poza tym w 96 roku taki pisarz wczesnochrześcijański jak Klemens Rzymski przytacza już pierwszy list świętego Jana, a to oznacza, że musiał powstać najpóźniej w 95 roku naszej ery po Chrystusie. Jaki był cel napisania tego listu? Udzielenie pomocy chrześcijanom w uzasadnionej, w zyskaniu takiej uzasadnionej pewności zbawienia, że są dziećmi Bożymi. Pozbawienie z kolei takich uzurpatorów fałszywej pewności zbawienia, czyli tych, którzy fałszywie twierdzą sobie, że są dziećmi Bożymi. Czyli apostoł Jan wytrąca im taką pewność, jeśli nie mają pewnych owoców, jeśli nie mają pewnych cech. I dalej, ten list ma na celu ostrzeżenie przed herezją protognostycyzmu. Co to był protognostycyzm? Gnoza, gnostycyzm to był późniejszy taki kierunek, który gdzieś tam na marginesie chrześcijaństwa powstał, który utrzymywał, że wszystko co materialne jest złe, tylko to co duchowe jest dobre. Że zły Bóg, Demiurg, stworzył ten świat, a dobry Bóg ten świat odkupi. I że są dwie grupy ludzi. Są ludzie, którzy są psychikoi, czyli duszewni, cieleśni i są pneumatikoi, czyli ci duchowi, ci wyżsi. I właśnie gnostycy do nich się zaliczają, ponieważ zyskali nadprzyrodzoną, tajemną wiedzę o Bogu. I ta wiedza stanowiła, że Jezus tak naprawdę w ciele nie przyszedł na ziemię. On przyszedł tylko w takim pozornym ciele. I jego śmierć na krzyżu też nie była realna. Więc widzimy, jak groźny był to kierunek dla chrześcijaństwa. I on właściwie gardził Bożą naturą, Bożym stworzeniem, które Bóg stworzył i powiedział, że jest bardzo dobre. I Bóg chciał odkupić to stworzenie. List do Rzymian 8 rozdział mówi, że odkupienie naszego ciała ma nastąpić, a nawet wyzwolenie stworzenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Także Bóg nie tylko niebo nam obiecuje nowe, ale także i nową ziemię. Agnostycy temu zaprzeczali. I taki wczesny gnostycyzm to był tak zwany doketyzm. Dokeo po grecku znaczy zdawać, wydawać się.
Doketci twierdzili, że Chrystus nie miał prawdziwego ciała ludzkiego, że to tylko się tak wydawało. Po tym wstępie już wiemy, że ewidentnie apostoł Jan napisał ten list, miał w tym określony zamysł, spisał go po czwartej Ewangelii, swojej Ewangelii noszącej jego imię i wiemy już, jakie cele przyświecały mu jako pisarzowi. I zaczynamy od pierwszego zagadnienia, dzieci Boże, a grzech i świętość. Czy dzieci Boże w ogóle już nie grzeszą? Takie pytanie warto sobie postawić według pierwszego listu Jana. Więc tutaj jakby świadectwo jest takie wymagające zastanowienia, namysłu, żeby dobrze zrozumieć stanowisko apostoła Jana. Przeczytajmy pierwszy list świętego Jana, ja będę cytował według Biblii Warszawskiej, na niej się prawdę mówiąc wychowałem, od 5 do wersetu, do 2 rozdziału wersetu 2 i będę starał się komentować te teksty, żeby były bardziej zrozumiałe. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Od razu się nad tym zatrzymajmy. Jakie zwiastowanie, od kogo słyszeliśmy? Od Niego, od kogo? Wcześniej jest wymienione słowo życia, ten, który był u Ojca. Czyli od Pana Jezusa przyszło pełne objawienie Boga Ojca, i to objawienie jest takie, że Bóg ma absolutnie święty charakter, bez jakiegoś drugiego dna, bez jakiejś ukrytego zła, bo nawet niektórzy teolodzy tak się zapędzili w mówieniu o Bogu, że mówią, że Bóg czasami jest demoniczny. Jest to absolutnie nieprawda, Bóg nigdy nie jest demoniczny, Bóg zawsze jest święty i dobry, jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności, ani najmniejszej plamki ciemności. To, że czasami nie rozumiemy Bożego działania, to, że czasami nie rozumiemy dopuszczania przez Boga różnych wydarzeń, nie oznacza, że Bóg nie jest święty. Bóg jest absolutnie prawy w każdym calu. I dlatego, jeśli mówimy, jak mówi werset 6, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Bóg jest światłością. I teraz, jeśli chrześcijanin twierdzi, że ma wspólnotę, ma więź z Bogiem, a trwa w jawnym grzechu albo ukrytym grzechu i nie wyjawia go, nie pokutuje z niego, nie wyznaje go, nie robi nic, żeby go porzucić, to taki chrześcijanin nie może utrzymywać, że ma więź z Bogiem. Bo kto ma więź z Bogiem, tego ta relacja uświęca, on staje się lepszy. Jeżeli ktoś utrzymuje jeszcze, że ma więź z Bogiem, a trwa w poważnym grzechu, naprawdę, na przykład jak uzależnienie od pornografii, od alkoholu, od narkotyków, od niemoralnego związku, cokolwiek by, czy nieuczciwe praktyki praktykowane przez długi czas, bez żadnej pokuty, to naprawdę można się zastanawiać, czy ten człowiek naprawdę w tej chwili zna Boga, może kiedyś znał. Ale jeśli praktykuje zło, nie może się nazywać chrześcijaninem. W tej chwili, w tym stanie, najwyżej upadłym. Dlatego czytamy w wersecie 6, jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Czyli rzeczywiście bezpodstawne są twierdzenia kogoś, kto faktycznie chodzi w ciemności, kto żyje jako niepokutujący grzesznik. Takie twierdzenia są gołosłowne. Bo dalej czytamy, jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli widzimy, że jedynie wtedy, gdy chodzimy w światłości, gdy chodzimy drogą Bożą, nie znaczy, że doskonale, ale jednak przestrzegamy Bożych przykazań, naśladujemy Chrystusa, chodzimy w świętym życiu, bogobojnym życiu, jeśli tacy jesteśmy, jeżeli miłujemy Boga i bliźnich, to wtedy dopiero krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kiedy trwamy w grzechu, trwamy w ciemności, nie możemy liczyć na przebaczenie, jeśli nie porzucamy grzechu. Musimy go porzucić, musimy głęboko pokutować, żeby doznać przebaczenia, bo trwanie w grzechu jest bardzo poważną sprawą. I tutaj na chwilę przerzucimy kartkę, żeby sobie pewną rzecz wytłumaczyć, która umyka w przekładach Biblii z tego powodu, że grecki tekst ma pewne czasy,
które niekoniecznie występują w języku polskim w sposób naturalny. Do czego zmierzam? Trzeci rozdział pierwszego listu Jana i zobaczmy wersety 8 i 9. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. I tu mamy pewną konsternację. Dlaczego? Bo od 8 wersetu w pierwszym liście czytamy, w pierwszym rozdziale, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Czy tu jest sprzeczność? Nie ma. W trzecim rozdziale występuje czas teraźniejszy niedokonany. Co to oznacza? Że dokładniejszy przekład byłby taki, że kto trwa w grzechu, z diabła jest, tak? Że kto z Boga się narodził, nie trwa w grzechu albo nie oddaje się grzechowi, jak to przekład Szterna oddaje. Czyli po prostu nie praktykuje grzechu, nie trwa w nim. Grzech nie jest jego panem, tylko Jezus jest jego panem. Dzisiaj jest problem z taką Ewangelią bardzo powierzchowną, gdzie głosi się coś takiego, że ktoś jest nawrócony, a tymczasem dalej ma za swojego Pana kogoś innego, nie Pana Jezusa. Bo Pan Jezus jest Panem, On jest Panem nieba i ziemi. Dana Mu została wszelka władza na niebie i na ziemi. I jest w stanie wyzwolić każdego grzesznika z jego nałogu czy grzechu. Jest w stanie wyzwolić, uwolnić, cokolwiek by to nie było. Ja miałem takiego współpracownika, który kiedyś był toksykomanem, dzieckiem ulicy. Zażywał różne substancje psychoaktywne. Zbierali go z ulicy policjanci, bo tam różne rzeczy robił. Jak się głęboko nawrócił, oddał się Bogu, oddał się Chrystusowi, to później policja go zabierała, owszem, ale do szkół na wykłady profilaktyczne przeciw wszelkim nałogom, jakie miał. Więc ten człowiek całkowicie został uwolniony. A był na dnie. I naprawdę Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I nadal jest mocna. I nie trzeba ją zastępować jakimiś pantomimami, jakimiś tańcami, innymi rzeczami. Słowo Boże głoszone w mocy Ducha Świętego nadal jest tą prostą drogą do zbawienia. I ten, kto narodził się z Boga, nie będzie trwał w grzechu. Może się zdarzyć w życiu dziecka Bożego, że upadnie, że stanie się synem marnotrawnym. Mamy takiego brata, który przez 12 lat stał się synem marnotrawnym. Przez jakiś czas trwał w grzechu. Nieuczciwości, nieuczciwy biznes prowadził i upadł. My go zachęcaliśmy, my każdą rozmowę, jaką mieliśmy z nim, to go staraliśmy się budować. I on to doceniał, że my go nie skreśliliśmy. I ten syn marnotrawny został ponownie dotknięty Słowem Bożym i wrócił do społeczności. Dzisiaj jest szczęśliwym chrześcijaninem. Także może się zdarzyć w życiu dziecka Bożego przejściowy czas ciemności. Może się zdarzyć, ja nie mówię, że nie. Ale prawdziwe dziecko Boże podźwignie się z niego. Jeśli naprawdę miłuje Boga, nie będzie karmiło się odpadkami dla świń wiecznie. Będzie chciało wrócić do domu Ojca. I właśnie na tym polega ta nauka Jana, że kto trwa w grzechu, dlatego teraz nie ma takiego przebaczenia na co dzień, jakie ma każde dziecko Boże, bo on musi przede wszystkim rozprawić się z tym problemem. Musi przyjść, pokutować i na czym polega to, żeby nie trwać w grzechu? Księga Izajasza bardzo prosto mówi, pierwszy rozdział, werset 16. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. To jest dowód prawdziwej pokuty, że ktoś przestaje źle czynić, choćby daleko był w czymś zaawansowany, choćby daleko coś tam robił złego, całkowicie z tym zrywa, bo wie, że społeczność z Bogiem i Jezusem Chrystusem jest największym skarbem. Że wieczność z Jezusem Chrystusem i z Bogiem jest największym skarbem. I nie warto go przehandlować za miskę soczewicy, za żadną rzecz na tym świecie.
Dlatego subtelna jest ta nauka apostoła Jana. Z jednej strony, kto trwa w grzechu, kto chodzi w ciemności, nie może liczyć na przebaczenie na co dzień, musi przede wszystkim rozprawić się z tą ciemnością. Musi znowu wejść pod panowanie, albo po raz pierwszy wejść pod panowanie Pana Jezusa. Jeśli jest synem marnotrawnym, który odpadł od Boga czy od zboru, albo jest ukrytym grzesznikiem w zborze, który praktykuje potajemnie jakieś złe rzeczy, musi wyjść z tej ciemności, na nowo poddać się Panu, przestać źle czynić, bo jedynie jeśli chodzimy w światłości, mamy przebaczane na co dzień grzechy. I to przebaczenie czyści nie jest błogosławioną rzeczą. Psalmista w psalmie 32 mówi, że błogosławieni ci, którym przebaczono, których winy zostały zakryte. To jest cudowne uwolnienie. To jest cudowne uwolnienie i cudowne pocieszenie, jak tu czytamy, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dlatego z drugiej strony nauka apostoła Jana stanowi, nie jesteśmy całkowicie wolni od grzechu. Nie wolno nam trwać w grzechu, ale nie jesteśmy całkowicie wolni od grzechu. I dlatego musimy wyznawać te grzechy, o czym mówi drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Ten orędownik, wyobraźcie sobie, to samo słowo parakletos, które jest użyte w czwartej Ewangelii, w Ewangelii Jana, 14 do 16 rozdziału względem Ducha Świętego. A kto to był parakletos? To zawsze była osoba w starożytności, która była czymś orędownikiem, stawała po czyjejś stronie, w jej obronie, czymś w rodzaju adwokata, kogoś, kto wspomaga, kto przychodzi na pomoc. I Pan Jezus jest właśnie takim. On jest nam pomocą. I jeśli nasi przyjaciele czasami zawodzą, zadzwonimy do jednego, zajęty, drugi zajęty, pamiętajmy, mamy całodobową linię 24-godzinną z niebem. Mamy Pana Jezusa, który w naszym imieniu wstawia się przed obliczem Ojca i możemy śmiało przystępować do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa o każdej porze dnia i nocy, cokolwiek nas niepokoi. Czy ktoś z was cierpi czasem na zaburzenia snu? Ja na przykład cierpię. Być może starsze osoby cierpią, bo im się jest starszym, tym mniej się śpi. Może ktoś z nas tutaj na tej sali ma jakieś zmartwienia, które spędzają mu sen z powyk, że tylko obudzi się w nocy, już nie może chwilę spać, jakiś czas przynajmniej. Może ktoś cierpi, choruje. Ja też choruję. Właśnie chory tu przyjechałem, ale wierzę w Bożą łaskę, że Boża łaska pokonuje ludzką słabość, Boża moc Ducha Świętego. Pamiętajcie, drodzy, budzicie się w nocy, macie kogoś, kto na was czeka, kto w każdej chwili jest do waszej dyspozycji, tego cudownego orędownika. I jak czytamy, on ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Chrystus umarł przede wszystkim za wierzących, ale także za wszystkich ludzi. Potencjalnie jego ofiara może zbawić każdego człowieka, tylko żeby każdy odpowiedział na zawołanie Boże, na głos zapraszający do przyjęcia Jezusa Chrystusa. Zatem widzimy, że ta nauka jest prosta. Z jednej strony ci, którzy trwają w grzechu, chodzą w ciemności, nie mogą liczyć na przebaczenie takich powszednich, zwykłych grzechów codziennych, jakie popełniamy, bo muszą się uporać z tą swoją ciemnością, muszą wejść w światłość, porzucić ciemność, a z drugiej strony my wszyscy grzeszymy. Grzeszymy różnymi takimi grzechami, no pospolitymi nieraz na co dzień. A to się żona zdenerwuje na męża, coś mu tam powie, trochę przykro. Ojciec nie wytrzyma wobec dziecka, może trochę za ostro krzyknie. No różne są błędy. Czasami coś zaniedbujemy, coś co powinniśmy zrobić. Wiele takich na co dzień mamy mniejszych grzechów. I gdybyśmy twierdzili, że już nie grzeszymy, to byśmy byli kłamcami. Ale trwać w grzechu nam nie wolno. W takim naprawdę, jakie są te katalogi grzechów w liście do Galacjan w 5 rozdziale, które mówią o tych grzechach, które zagradzają wejście do Królestwa Bożego. Bo tam czytamy w 5 rozdziale, że są to takie grzechy jak uczynki ciała. 5 rozdział listu do Galacjan. Jak wszeteczeństwo, czyli niemoralność płciowa, tak? Dzisiaj bardzo modne jest życie na próbę, bez ślubu. Drodzy, nie zarażajmy się tym, nie naśladujmy tego okropnego, grzesznego zwyczaju. Dalej, co tam jest jeszcze? Mamy nieczystość. No, nieczystość to również oglądanie nieprzyzwoitych widowisk, nieprzyzwoitych zdjęć czy filmów, uprawianie jakiejś formy też niemoralności osobiście.
rozpusta, bałwochwalstwo. No wiele tu jest wymienionych rzeczy, które odgradzają nas od Królestwa Bożego. Pijaństwo, wiele innych. Także o tym właśnie mówi apostoł Jan, że ci, którzy w takim czymś chodzą, trwają, nie mają społeczności z Bogiem. Ale ci, co mają społeczność z Bogiem, nie są ideałami. Mają dążyć do świętości, o czym będziemy za chwilę dalej mówić, ale nie mogą twierdzić, że już są całkowicie wolni od grzechu. I o tym zaraz powiemy, jaki jest rezultat prawdziwego odrodzenia, a potem trwania we wspólnocie z Ojcem i Synem. Drugi rozdział, zobaczmy, 28 werset do trzeciego rozdziału, wersetu trzeciego. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Zatem spotkanie z Chrystusem przemienia człowieka. Człowiek się staje sprawiedliwy. Nie znaczy, że doskonały, ale miłuje sprawiedliwość. Miłuje drogę Bożą i chodzi drogą Bożą. I oczyszcza się, ponieważ pokłada nadzieję w Chrystusie, że On powróci. A skoro On powróci, to On będzie chciał zastać swój Kościół, wszystkich Jego członków, jako nienagannych, jako prawych, jako godnych przyjęcia do Królestwa Bożego. Dlatego ten, kto nadzieję pokłada, zostanie upodobniony w pełni do Chrystusa przy Jego przyjściu, oczyszcza się tak, jak sam Chrystus jest czysty. Zatem uświęcenie, drodzy, nie jest opcją. Szereg lat temu w Stanach Zjednoczonych jeden z autorów wywołał kontrowersję książką Ewangelia według Jezusa, a potem Ewangelia według apostołów. Zwrócił uwagę na to, że według Ewangelii nie wystarczy przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, ale trzeba też Go przyjąć jako Pana i poddać się Mu w każdej sferze naszego życia. On oczywiście miał realistyczny pogląd, że na początku jeszcze nie jesteśmy tacy dojrzali, wielu rzeczy nie rozumiemy. Nie rozumiemy, które rzeczy do końca trzeba poddać Jezusowi, ale że chrześcijanin powinien być człowiekiem, który poddaje się pod władztwo Pana Jezusa i żyje pod Jego zwierzchnictwem i im bardziej poznaje Jego wolę, tym bardziej poddaje się pod panowanie Jezusa. Całe swoje życie. Nie ma obszaru w końcu, który byłby od tego wolny. Więc widzimy, że nie jest uświęcenie dodatkiem do zbawienia, ale ścisłym jego elementem. Z tym, że musimy pamiętać o całości nauczaniu Pisma Świętego, że dobre uczynki, uświęcenie jest owocem zbawienia, które się dokonało w chwili nawrócenia. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę do dobrych uczynków, które Bóg przygotował zawczasu, abyśmy w nich chodzili, jak mówili z do Efezjan, drugi rozdział, 8 do 10 wersetu. Musimy tu zachować taką biblijną równowagę, ponieważ czasami zdarza się, że są osoby, które kładą nacisk głównie na wysiłki człowieka i nie głoszą łaski. Mi się zdarzyło być w takich zborach, gdzie bardzo mało się głosi łaski. Głównie się gromi wierzących, głównie się im zwraca uwagę na to, jacy oni powinni być, a bez łaski Bożej nie jesteśmy w stanie takimi być. Fundament położył Bóg, nie my. Niemniej jednak uczniostwo, naśladowanie Chrystusa nie jest żadną opcją, to jest konieczność. Drugi rozdział pierwszego listu Jana od trzeciego wersetu powiada tak. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. No trzeba powiedzieć, że są to dość mocne wymagania, ale też pokazują, kto jest naprawdę uczniem Chrystusa. Po jednej stronie są ci, którzy tylko deklarują się, mówią Panie, Panie,
a nie żyją według nauki Jezusa. Po drugiej stronie są ci, którzy mówią: Panie, Panie, ale przestrzegają przykazań, naśladują Jezusa Chrystusa. Kiedyś mój taki przyjaciel napisał coś takiego. Wielu jest ludzi, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, którzy opowiadają się za Nim, ale niewielu jest takich, którzy naśladują naukę i przykład Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi. I to jest wielka prawda, że łatwo się deklarować za Jezusem Chrystusem. A pomyślmy o naszych braciach i siostrach w krajach, gdzie trwają jawne prześladowania. Tam jaką cenę trzeba ponieść za powiedzenie, że Jezus jest Panem. A jeszcze zobaczymy, czy i w naszym kraju się nie pogorszy kiedyś i nie będziemy musieli zapłacić pewnej ceny za naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że nie jest opcją naśladowanie Chrystusa, uświęcenie. To jest jakby w pakiecie kwestii zbawienia. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział podobnie pisze, trzeci rozdział od 19 wersetu. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nasz serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Zobaczmy, są wśród nas czasami osoby takie bardzo wrażliwe, które czasami nie umieją same sobie przebaczyć, bo może kiedyś zgrzeszyły przed nawróceniem, a może jako wierzący zaliczyli jakiś upadek. Ale Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko. On nas zna, On wie, ku czemu lgnie nasze serce, czy lgnie ku Bogu, mimo tego, że kiedyś coś zrobiliśmy głupiego czy niegodnego. Ale ważne jest to, że śmiało możemy stanąć przed Bogiem, jeśli rzeczywiście jesteśmy uczniami Chrystusa, jeśli przestrzegamy przykazań takich jak wiara w imię Syna Bożego, czyli wiara w Jezusa Chrystusa, we wszystko, co się z Nim łączy, i wzajemna miłość braterska. Także, drodzy, pokrótce omówiliśmy sprawę dzieci Boże, a grzech i świętość. Czy dzieci Boże w ogóle już nie grzeszą? Nie, grzeszą. Owszem, zdarzają się nam upadki, zdarzają się nam pomyłki, grzechy, i właśnie dlatego mamy doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na trwanie w grzechu i zatwardziałość serca w praktykowaniu zła. Niektórzy ludzie wymienieni w tym liście doszli nawet do tego, że opuścili społeczność chrześcijańską i zaczęli głosić, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele. I prawdopodobnie o takich w 5 rozdziale apostoł Jan pisze, żeby za takich już się nie modlić. Więc jaki jest rezultat prawdziwego odrodzenia, a potem trwania we wspólnocie z Ojcem i Synem? Tym rezultatem jest rzeczywiste uświęcenie. To, że stajemy się podobni do Chrystusa, że po prostu dążymy do tego, by postępować tak, jak On postępował, że jesteśmy dobrym świadectwem jako rodziny, jako jednostki, jako sąsiedzi, jako współpracownicy, jako koledzy na studiach, czy w szkole, czy w pracy. Jesteśmy dobrym świadectwem, ludzie widzą, że jesteśmy inni. Nie musimy w tym celu być wcale jakimiś dziwakami, ale możemy być, że tak powiem, naturalni w tym swoim zachowaniu, a jednak bić z nas może ta miłość Chrystusowa, ta sprawiedliwość, ta prawda, i w naszym postępowaniu z innymi, w naszych relacjach, w naszym załatwianiu spraw będzie widoczna prawość i świętość. I będziemy ciągle oczyszczać się, tak jak On jest czysty, aby przy Jego przyjściu nie doznać zawstydzenia. Mamy trwać w Nim, aby gdy staniemy przed Nim, nie zostali zawstydzeni, jak mówi drugi rozdział, werset 28. Także wspólnota z Ojcem i Jezusem Chrystusem powoduje głęboką przemianę na początku i później uświęca nasze życie. I zauważmy, że jest to rzeczywistość dynamiczna. To znaczy, od jakości, nie od ilości, ale od jakości naszego czasu, naszej więzi z Bogiem, naszego czasu, jaki z Nim spędzamy, z Jezusem Chrystusem, od tego, czy poddajemy
zwieśnictwo Chrystusa, nasze życie, zależy to, jakimi ludźmi jesteśmy. Bo nie sama służba decyduje o tym, czy rzeczywiście jesteśmy uczniami Chrystusa. Można wiele robić w służbie dla Boga, ale serce może być też dalekie. Chodzi o to, żeby oddać Bogu swoje serce, żeby oddać Chrystusowi swoje serce i rzeczywiście naśladować Go w codziennym życiu. Także dzieci Boże mają lekarstwo na grzech w postaci Jezusa Chrystusa, nie lekceważą grzechu, wiedzą, że to ich największa plaga, nie chcą poddać się znowu pod Jego jarzmo i chodzą w świętości.